I jak co roku już stało się tradycją, że nasze dzieci ze świetlicy, z katedry biorą udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. 25 maja zakończył się 14 tydzień kultury chrześcijańskiej. Wszystkie koncerty w ramach tego wydarzenia odbyły się w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W większości były to wieczorne koncerty muzyki organowej. Na zakończenie odbyła się jednak Akademia Twórcza poświęcona świętemu Michałowi Archaniołowi, którą przygotowali dzieci i młodzież Katedry Lwowskiej. Znany i nieznany książę zastępów niebieskich, jego ślady i znaki w kluczowych wydarzeniach w historii ludzkości. To był główny motyw spektaklu, a młodzi aktorzy przy wsparciu swoich opiekunów i wychowawców odsłonili go w pełni. Na spektakl przybył także arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Przed spektaklem spotkał się on z młodymi aktorami, rozmawiał i zachęcał ich, a po przedstawieniu podziękował młodzieży za to, że tak kompleksowo i ciekawie przedstawili wizerunek patrona Ukrainy oraz jego wpływ na tworzenie historii ludzkości w najbardziej dramatycznych momentach wojen, epidemii oraz innych zagrożeń. Przypomnę, że w tym roku Kościół Rzymskokatolicki w Ukrainie w sposób szczególny oddaje cześć archaniołowi Michałowi i za jego wstawiennictwem modli Boga o zwycięstwo oraz sprawiedliwy pokój dla naszego narodu. Było nowych strojów i szycia, i przygotowania. Poprzez stylizację przybliżyliście nam jeszcze bliżej postać świętego Michała Archanioła. Ja tak przyznam się, że już trochę o nim czytałem, szukałem. Ale dzisiaj wiele rzeczy nowych się dowiedziałam, także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ksiądz arcybiskup, my jesteśmy tylko tutaj do pomocy. Tak więc bardzo serdecznie dziękujemy za zakończenie, na koniec właśnie tego tygodnia kultury chrześcijańskiej. Dziękujemy za obecność naszym gościom, przede wszystkim ksiądz arcybiskup, który jest tutaj gospodarzem tej świątyni, zawsze odwiedza. I obojętnie jakie gwiazdy przychodzą tutaj, zawsze jest wtedy, kiedy są dzieci. Tak więc jesteście największymi gwiazdkami dla nas.